Tam były jakieś już komentarze wstępne w temacie tego, co się dzieje w Londynie. Zapytania do mnie, czy mam jakieś zdanie w tej kwestii swoje. Witam Was na moim kanale. Kolejny dzień w Estonii, w Tallinie. Wczoraj naprawdę, jak dla mnie, dokonałem dużej rzeczy. Cieszę się z tego, że byłem w Narwie, że udało mi się dotrzeć pod tą rosyjską granicę. Jakbym tam nie pojechał, jakby z jakichś powodów bym tam nie mógł pojechać, czy by mi się nie chciało, to bym po prostu żałował, że zmarnowałem tu pieniądze na przyjazd do Estonii. To był top. Tallin i Narwa. Najważniejsze dwa miejsca tu do zobaczenia w tym kraju. Bym sobie pluł w brodę, jakbym nie pojechał wczoraj. Tam Tartu, te inne miejsca, to już tam poboczne. Może będzie mi się chciało, może się uda, może nie. Zobaczymy. Chociaż dzisiaj patrzyłem na ceny pociągów do Tartu, to tam w jedną stronę jest nawet 12-26 euro, czy tam 13 u konduktora. To nie jest tak drogo. I Tartu nie będzie tak skomplikowane logistycznie, jak była Narwa. Bo jeszcze pojechałem do tego drugiego miasteczka i tak dalej, i tak dalej. To Tartu to sobie można tak na luzie pojechać, połazić tam po starówce, jeśli jest, tak na chillu się rozejrzeć i wrócić pociągiem czy autobusem. Taki chyba bardziej popularny też to jest kierunek i tak dalej. Łatwiejszy w dojeździe. A wczoraj, jak już Wam teraz wspomniałem, miałem super dzień. Spełnienie marzenia, dumny jestem z tego. A wieczorem jeszcze, jak dotarłem tam po 22 na ten dworzec autobusowy, to ganiałem 2 km do Placu Wolności, żeby złapać autobus, piątkę do hotelu, tu do domu. No bo nie znam tu komunikacji miejskiej jeszcze, tych autobusów. A poza tym te nazwy tych dzielnic, tych różnych miejsc w Tallinie, to w ogóle mi nic nie mówią. To są tak napisane jakoś dziwnie, ten język jest ich tak dziwny, że po prostu no, nie wpada w głowę. Więc człowiek czyta i tego tak nie rozumie. Jakby miał napisane po angielsku, czy nawet po niemiecku, to by to wchodziło człowiekowi w głowę, nie wiem. Braunschweig czy Neukölln czy coś, to by już jakoś tak zapamiętał. Hermannstrasse czy Alexanderplatz po niemiecku, czy gdyby miał po angielsku jakiś Oxford Circus, Freedom Square czy coś takiego, to po prostu to pamiętał i by jakoś to łapał, nawigował się po mieście, znając te nazwy. A to po prostu człowiek nie wie. Ale dobra, 2 kilometry przeszedłem do piąteczki, piąteczka jeszcze była, a jeszcze po drodze zjadłem sobie kebaba, teraz Wam pokazuję przebitkę u takich pań, chyba Rosjanek, białych, za 6,20 euro, no, całkiem dobry i nie za drogi, frytki, tam kebab i warzywa, może być jako taka wieczorna przekąska, bo już po tym lataniu trochę zgłodniałem. No i co jeszcze? Potem dotarłem do domu dość późno, po północy. Tam się trochę ogarnąłem, umyłem i poszedłem spać. Dzisiaj będzie taki luźniejszy dzień po Tallinie, może nawet taki zupełnie bez pomysłu. Myślę, żeby jechać teraz najpierw chyba na tą plażę. Plażę może tekstylną. Tam podobno jest nieoficjalna sekcja na turystów. Nawet jak się nie da rozebrać do naga, to się po prostu dzisiaj pojedzie nad wodę. Taki mam zamysł. Idę do piątki, ale przejdę sobie jeden przystanek, żeby Wam trochę pogadać. Mam bilet, nie muszę się martwić, ale po prostu jak idę, to mi się lepiej mówi, niż bym miał siedzieć w autobusie i ludzie by mnie słuchali. Takie coś. Co jeszcze? Tam były jakieś już komentarze wstępne w temacie tego, co się dzieje w Londynie.
zapytania do mnie, czy mam jakieś zdanie w tej kwestii swoje. Dla mnie Anglia to już nie jest tak do końca domem. Ja tam jeżdżę do pracy, mieszkam tam tak tymczasowo, tylko że się ten tymczasowy okres trochę wydłużył. Nie chcieli mnie, żebym został muzykiem sławnym. Chociaż ja śpiewam po angielsku i już nawet miałem w przygotowaniu taki britpopowy album. Mogłem go wydać, może bym się przebił wtedy, ale no nie wiem, już zrezygnowałem. Dałem sobie spokój. Bo wszędzie tylko chcieli od nas kasy, a nikt nie chciał nam pomóc za procent w zyskach. Może to jest tak jak w tym memie, że człowiek się dokopał i parę centymetrów ziemi go dzieli od wielkiej bryły złota. Może ja też tak mam w życiu. Ale póki co robię vlogi. Też jakoś się odnajduję i jak na razie osiągnąłem większy sukces z tymi vlogami niż z muzyką. Tak to ujmijmy. Chociaż w Polsce nam płacili za koncerty. Dobrze było. Ale teraz jest inny etap. A co do sprawy w Anglii. Pojadę, to zobaczę. Może nawet zaryzykuję, wezmę kamerę i po prostu coś postaram się sfilmować, a może to na mnie po prostu trafi te zamieszki. Bo już jak oglądałem w internetach, to widziałem tak. Moją dzielnicę Hounslow. Po High Street chodzą ci ludzie. W Croydon, tam gdzie chodzę do pracy, do szpitala, poznawałem te rejony, okolice stacji West Croydon i tak dalej. No wszystko znajome okolice, koło Lidla tam i tak dalej. Wszystko znajome. I tam się bili. Hounslow bardziej było, byli bardziej biali. Czy też jakieś takie różne, takie szumowiny. A w Croydon byli głównie czarni, no bo tam jest tak jak jest. Jak ja to postrzegam? Na pewno, że na takie protesty chodzą zadymiarze, kryminaliści i beneficjarze, bo mają czas, to pierwsza sprawa, ale niekontrolowana imigracja to jest zła i nadmierna migracja. I nie powinno tego być i rząd powinien się słuchać obywateli i przede wszystkim wszelkich kryminalistów, deportować bezwzględnie, wszelkich nielegalnie przekraczających granice, deportować bezwzględnie, od razu, on the spot, w jednym momencie. Nie ma dyskusji. Nie ma nic złego, jak emigrant przyjedzie, pracuje, nawet jest muzułmaninem z brodą i przyjedzie i kieruje autobusem, bo też widziałem, jak jakiś biały tam wyzywał jakiegoś muzułmanina z brodą, co kierował autobusem. Jakie to jest żenujące. Ja nie jestem lewak, ale muzułmanin z brodą, cholera wie kim on jest poza pracą, może chodzi do meczetu i nawołuje do zabijania niewiernych albo bierze udział w jakichś ceremoniach, nie wiemy tego, ale w tej sytuacji, na tym filmiku co oglądałem, gość kierował autobusem, miał odpowiedzialną pracę, był w pracy, a jakiś biały nierób go wyzywał. No, obrazek taki słaby. Tak powiedzmy. Co innego, gdyby ten biały wyzywał jakiegoś kryminalistę muzułmańskiego, czy kryminalistę czarnego, nie wiem, jakiegoś atakował bandziora, co wybija szybę wystawową w sklepie, czy coś kradnie, czy atakuje kogoś, jakiegoś niewinnego człowieka. I taki biały by stanął w obronie czy własności, czy tego człowieka pokrzywdzonego przez tamtego. To wtedy bym powiedział, o bohater, biały bohater broni własnego kraju. Ale jest jak jest, protesty są jakie są. Raczej riots niż takie po prostu walki o jakiś, o jakąś uczciwość, praworządność. Raczej rabunek niż jakaś taka przyzwoitość. Wygląda to jak wygląda. No niestety żaden rząd nie spełnia postulatów Brytyjczyków, ani konserwatywny, ani partii pracy, to już tym bardziej. No, tak to wygląda. Niestety, może Farage, ale Farage też jest taką... On jest taki śliski, o, tak to ujmijmy. Śliski typ. Ja go nie lubię. Podróże kształcą. I czasem ludzie pisali tam na Twitterze, że jeśli ja podróżuję, to ja powinienem
być bardziej otwarty na świat, kochać wszystkie kultury i w ogóle zmienić się w lewaka. Nie jest tak. Ja odkryłem wiele dobrych rzeczy w innych krajach, w innych kulturach. Wartościowych Hindusów poznałem, wartościową Murzynkę poznałem, wartościowego Irańczyka poznałem. To nawet niekoniecznie podróżując, ale w Londynie. Londyn sam w sobie jest podróżowaniem, poznawaniem świata. Ale też w związku z podróżami zobaczyłem jedną rzecz. Przede wszystkim podróżując do Cypru, będąc w Naddniestrzu, będąc tutaj nad Westonii, wczoraj w Narwie, nauczyłem się, zobaczyłem, zaobserwowałem jedną rzecz, że po prostu większość dyktuje. Jak będziecie mieli większość Rosjan, to będą wam narzucać rosyjskie zwyczaje. Jak będziecie mieli większość Ukraińców, to będą wam narzucać ukraińskie zwyczaje. Większość muzułmanów i tak dalej, i tak dalej. Będą wam każda ta kultura, każda ta nacja będzie wam narzucać swoje zasady. Zawsze. Ci, co mogą mieć dzieci, zawsze stanowią zagrożenie. Albo kontrkulturę. Zależy, jak to rozumiecie i w jakim kontekście. Więc po prostu nie można dopuścić do nadmiernego przesiedlania się ludności obcej. I tyle. Można wpuszczać tymczasowo lub wpuszczać małą ilość i segregować i zmuszać do asymilacji. A jak nie, to wypad. Tak samo za wszelkie jakieś kryminalne występki, wypad. Albo też stworzyć takie państwo jak Singapur. Państwo stworzone przez imigrantów, samych imigrantów, tam nie ma swoich. Tam nie ma jakiejś narodowości singapurskiej. Są Chińczycy, Malajowie, Hindusi. I jakoś oni ze sobą żyją. I jakoś to się trzyma w kupie. Nie ma zamieszania, nie ma wybryków ulicznych i tak dalej. Jakoś to się trzyma, bo Singapur trzyma, ten rząd chiński, Chińczyków trzyma wszystkich za mordę. I tyle. Tak to wygląda, więc można stworzyć państwo z różnych nacji, z innych kultur, często z kultur, które mają bałagan u siebie w kraju, ale po prostu no, trzeba tym zarządzać, a nie pozwalać na wszystko. To, co właśnie ma miejsce w Europie. Że policja staje wybiórczo po stronie ludzi, stosuje dyskryminację odwrotną i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czekam na piątkę i jadę do dworca bałtyckiego i stamtąd będę mieć autobus 59. Ale w sumie dzisiaj pogoda to się zrobiła taka sobie, aż się wróciłem, żeby pójść po bluzę po prostu, no nie wiem co będzie, czy będzie ciepło, czy zimno. A, jeszcze coś. Do domu wczoraj, no i codziennie, już teraz jeżdżę polskimi autobusami Solaris. Bo tutaj one są. Na tramwajach operuje tramwaj model PESA z Bydgoszczy, nawet mają napis PESA Bydgoszcz. Wkleję wam zdjęcie. No i to powiem, że człowiek się czuje dumny, że w Estonii, proszę, zapewniamy im transport publiczny, tabor, cały sprzęt. I Solarisy jeżdżą na autobusach, a na tramwajach jeżdżą PESY. Super, super, więc człowiek może być wreszcie dumny ze swojego kraju, z Polski. Że z Polski nie tylko się wywodzą jakieś prostaczki, co nie umieją napisać nawet bezbłędnie komentarza w internecie, tylko piszą: Jarek to oszust przez ukreskowane i pijak od Polaków, wora, wora. Na ten naród się nie tylko składają takie prostaki, ale też ludzie wartościowi, którzy naprawdę budują ten kraj. Czy inteligencja, czy właśnie jacyś projektanci takich autobusów, czy ci ludzie, co produkują takie autobusy, czy budują te tramwaje i tak dalej, i tak dalej. I powiem, że nabieram jakiegoś takiego sentymentu do Solarisa, do tego dźwięku jego silnika. No coś pięknego, jak on pięknie jedzie, jak on szybko jedzie. Nawet wkleję wam teraz kawałek tego filmu, jak wracałem wczoraj.
super autobus. Kiedyś lubiłem Ikarusy jako dzieciak, a teraz polubiłem Solarisy. I czekamy właśnie na jednego. Już nie wiem, czy nie będzie deszczu, bo coś tak jakoś, coś kapie mi na głowę z nieba. No cóż, po tak przydługim wstępie zapraszam Was do oglądania. O czym będzie ten vlog, nie wiem do końca. Przekonacie się o tym razem ze mną. No i jestem ponownie na Dworcu Bałtyckim, jak widać. Tam za mną jest Stare Miasto i Pałac Prezydencki, a tu supermarket. Dotarłem tu 3 autobusami, albo dlatego dzisiaj nie jadę do Tartu, bo już jest za późno, ale chcę pojechać na tą plażę. Tutaj w mieście jeździ autobus 59 stąd. Teraz jeszcze się upewnię, czy na pewno, ale sobie jeszcze wcześniej wejdę tutaj do sklepu spożywczego, a mam jedną pustą butelkę, z którą latam. Chcę, żeby mi oddali 10 centów kaucji. Chodzić będę z tymi butelkami jak menel. A w sumie szkoda nawet 10 centów. Jedną sobie miałem po kwasie chlebowym, to aż wyjąłem ze śmietnika, bo sobie przypomniałem i ją nadmuchałem taką ze śmietnika, bo już ją zgniotłem. Zobaczymy, czy tu się uda ją wcisnąć, jak nie, no to będę dalej podróżować. Mr. Bottleman. Bottle, nie button. Niestety się nie dało butelki zbyć. Tam jest pętla autobusowa. I tu mamy mój autobus, Pika Kari. To mnie interesuje. Jest 41 po 13 i będzie za 9 minut autobus. 13.50. Tym pięknym autobusem marki MAN, wyjątkowo, a nie Solaris, dotarłem do rejonu Pika Kari, czy jak to się nazywa. Śmierdzi tu trochę jakimiś odpadami, jakby ściekami, a droga tu do tego miejsca, jak tam wam co nieco pokazałem, to prowadzi przez takie przemysłowe okolice. Czułem się, jakbym jechał gdzieś na utratę albo do Elsnerów w Warszawie. Tu już jest pętla. Nie, może on jeszcze gdzieś ma podjazd, ale tam widzę, już się kończy ląd. Woda się zaczynać będzie, więc tu już mogę wysiąść, nawet jak on gdzieś tam jeszcze podjeżdża. Poradzę sobie, nie ma problemu. Tu jakiś jest schemat, mapka, więc jeszcze zaraz się wspomogę nawigacją. Zobaczymy po prostu, czego tu się można spodziewać. Dzisiaj pogoda jest ewidentnie helsińska. Po prostu jest deszcz, potem lekko słońce wychodzi. I tak jest jakoś dziwnie z tą pogodą, nie za ciekawie. Za mną idą i rachoczą się. Ojejku. Akurat muszą iść w tym kierunku, co ja. Nikogo tu nie ma, tylko oni, kurwa, muszą za mną iść. Tu mamy jakieś kempingi. Tu mamy ścieżkę rowerową. Można by sobie, mieszkając w Stalinie, tutaj rowerem przyjechać. I tak ludzie robią. Takie wypady po prostu weekendowe, czy coś takiego. Zobaczymy. No, ładnie, ładnie. Jak woda jest, jak jest morze, to jest zawsze ładnie. Po drodze wsiadły jakieś pijaczki. Chyba bełkotali coś po estońsku. Kobieta im odpowiadała po rosyjsku. Ale jakoś się zrozumieli i wysiedli razem.
właśnie chcieli przesiąść do jakiegoś autobusu innego. I ona im tłumaczyła, że mogą wysiąść teraz albo jeszcze kawałek dalej. Coś takiego. Patrzymy, gdzie tu te plaże. Ale jak już wspominałem, że jak plaży na turystów nie będzie, nawet tej nieoficjalnej, albo jej nie będę mógł znaleźć, to nie mam ciśnienia na to. Sobie tu pochodzę, poznam nowe rewiry Talina. Znał to miasto prawie jak miejscowy, a myślę, że wielu miejscowych też nie zna tego miasta czy innego miasta, w którym mieszka. Do roboty, do sklepu spożywczego, niemowlaka odebrać z przedszkola czy tam ze szkoły. I tak całe życie. Nudne, smutne. I znowu słońce wychodzi. Widzicie, jaka pogoda? Helsińska. Dzisiaj jest ewidentnie. Finlandia tu przyjechała. Jeśli chodzi o pogodę. Wczoraj to był żar w Narwie. Było prawie 30 stopni. Może i nawet 30. I było naprawdę letnio. A dzisiaj jest jak jest. Ludzie, widzę, przede mną w kurtkach chodzą. Ja w bluzie. No ale ważne, że nie ma jakiegoś mrozu. Mamy flagi 3. Estońska po środku. Po lewej jakaś taka nie wiadomo jaka. I tą w te paski biało-niebieskie. To ona mi przypomina flagę grecką trochę. Bez krzyża. Chyba jest flaga Talina właśnie. Flaga miasta. Tam jakieś niemowlaków, jest plac zabaw. Nie filmuj dzieci! I po prostu zobaczę, tutaj jakieś są obrzydliwe okolice, tam na wprost. Plaże z takim ładnym molem, nieco lepsze jak w Finlandii, mniej kamieni tu jest, ale też tak byle jak. Zobaczcie, jaki ten piasek jest wąski. Tu mamy coś jakby lepszego. Tekstylni zawsze mają lepiej, ale zobaczymy. Dojdziemy do tej wieżyczki obserwacyjnej. Tam mamy jakąś wieżę telewizyjną, jak gdzieś w Kanadzie czy coś. A tu mamy widok na miasto. Całkiem fajnie. I kaczki się kąpią, pływają. Dlaczego nienawidzę takich ludzi, którzy po prostu dają się ponosić emocjom i piszą takie głupoty w internecie? Właśnie dlatego, że oni mają małe mózgi, małą przyswajalność wiedzy, brak lub niewielki procent umiejętności logicznego myślenia. Ich można wkręcić, ich może wrobić każdy. Zły, dobry, mogą podążać za Jezusem, jak i za diabłem. Takie emocjonalne przygłupy. Mogą niewinnego człowieka zniszczyć na przykład. Takich głupole, jeśli jest ich wystarczająco dużo. No i po prostu można ich używać, fanatyków. Wystarczy dobrze nimi sterować. Można i wysłać ich na front, żeby po prostu ginęli jako mięso armatnie, nawet jak będzie bezsensowna jakaś wojna. To te barany pójdą. Wystarczy ich dobrze natemperować, wystarczy im dobrze wymaglować mózgi. A to nie jest trudne. Parę trików i można frajerów po prostu ogrywać. Ale też ci frajerzy w rękach złych ludzi mogą być niebezpieczną bronią. Dlatego ja właśnie nie lubię takich komentujących przygłupów. Również u mnie na filmie. O co mi chodzi? Takie dam wam porównanie. Niedawno sobie oglądałem taki film, taki serial La Peste. Straszna tam jest scena, jak tam Żydów
średniowieczu palono żywcem. Ja jestem przyzwyczajony do horrorów, do różnych pojechanych scen. Jak tam jakieś idiotce odcinają głowę, czy jakąś idiotkę przecinają siekierą na pół, czy dwóch Anglików robi zakłady, czy idiotka wejdzie na minę, czy nie wejdzie, i się potem śmieją i sobie stawiają piwo. Czy tam się ogląda piątek 13 i się śmieje z tych kretynów, co pojechali na jakiś obóz letni i zginęli głupio. Ale po prostu jak patrzyłem na te sceny w tym APS, to jest tak przejmująco smutne. To jest tak, no nie tylko no, straszna śmierć na stosie spłonąć, ale to jest tak smutne po prostu, jak to pokazano. Ten tępy motłoch się cieszy, co są obok tego stosu, sikają na tych ludzi, co tam się palą. Coś obrzydliwego po prostu. Wziąć tylko CKM i tą chłotę rozstrzelać po prostu. To nie ma współczucia dla takich przykupów. Nie żeby się nad nimi znęcać, ale po prostu no, wyeliminować ich z ziemi, bo to są straszne takie głupole o niskiej inteligencji. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo po prostu niedobre, tacy ludzie, i po prostu od nich trzeba trzymać się z daleka. Bo albo cię wciągną w swoje bagno, może są głupsi, albo po prostu mogą ci zaszkodzić, albo będziesz taki sam jak oni, biedak umysłowy. Właśnie cię wciągną w swoje bagno. I po prostu no będziesz żył jak takie pół zwierzę, taki pół analfabeta głupek. Będziesz im przytakiwał, żeby być w stadzie z nimi. No chyba, że będziesz nimi rządził. Wtedy trzeba ich mądrze wykorzystywać, ale też tak jak broń pilnować, bo pistolet może wystrzelić też w swojego właściciela, jak się rewolucje odbywały kiedyś w historii. Najpierw Robespierre trząsł tłumem, mordował przeciwników, a potem Robespierre'a zamordowali. Tak było we Francji pod koniec XVIII wieku. Więc fanatykami, takimi głupimi, o małych muszczkach łatwo sterować, ale to jest niebezpieczna broń. I nie szanuję ich. Tu jest fajne. O, po rusku. Franc. Rewu. Coś tam cyrylicy umiem, ale nie wiem o co chodzi. Francji jakoś i tak dalej, ale wiatr nawala. Tam na plaży. Coś podobno czytałem, że chyba za tymi krzakami jest ta nieoficjalna sekcja naturystów, więc może się przejdę za jakimś laskiem, coś takiego. Tu widzę tekstylnych i siedzi ratownik, jest żółta flaga, no, ale może jest dość zburzone, no ale pochodzić można, powdychać się, o to fajnie jest. Jak potem dobrze śpi, zdrowszy jest, tarczycę ma zdrowszą. Takie dziadkowe porady wam daję. No, to prawda. Ja lubię tak co roku nawet sobie pojechać gdzieś na morze. Po prostu się nacieszyć tym jodem. Nie lubię gór, a lubię właśnie takie klimaty morskie. Oddychać trzeba wszystkimi otworami, wchłaniać czym się da. No i wtedy człowiek jest uleczony. Metrów jest do plaży. Musiałem aż włączyć internet z Polski. Mimo, że to jest Unia Europejska, więc może by mi nie pobrało. Ale mam jakiś taki strach. Jestem za granicą, żeby cokolwiek ruszać z polskiego internetu. A brytyjskiego to już w ogóle nie ruszę, bo przecież to jest poza Unią, ten kraj. Chcieli wyjść, to wyszli. A tam by mi nabiło. Więc włączyłem teraz na momencik. Bo tu w ogóle internet żaden nie działa, nawet GPS nie działał za bardzo. Tu mamy informacje.
jakąś wieżę obserwacyjną do obserwowania ptaków. Takie rzeczy. Idziemy tam zobaczyć, nawet po prostu oficjalną plażę. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Tu jaki mamy fajny urbex. A tu mamy informację. Nie wiem, czy to w końcu jest wyspa, czy to jest półwysep. Chyba wcześniej to była wyspa, a potem to się zrobił półwysep, jak tam lądu naszło. Ale pomazane jest strasznie. Tu jakieś garnizony były. Jakaś była kolejka wąskotorowa. Tu na dole tej współczesnej historii nie jestem w stanie rozczytać. Idę tu wzdłuż tego drewnianego takiego mostka. Trochę się oddalam od plaży, ale może jest wytoczone to celowo, żeby po prostu wygodniej ludziom się szło. Tu mamy urbex. O, fajne. Pięknie. Ciekawe, co tu było. Trochę mi to przypomina jakieś obory, bo takie te niskie te murki. Ale może się nie znam. Super. Całkiem dobrze zachowany. I dostępny dla normalnych ludzi. Nie wiem, czy to miało przeznaczenie wojskowe, czy po prostu hodowlane dla zwierząt. No jestem na plaży, przynajmniej tej tekstylnej. Tak tu to wygląda, więcej piachu. Nie wiem, gdzie to na turystyku jest, może gdzieś za tym molem takim betonowym. Tak to tu wygląda. Trzeba odpocząć chwilę. Napić się kwasu chlebowego, jeszcze mam pół butelki. Tak mi smakuje ten kwas strasznie, że ja po prostu pochłaniam go bardziej niż taką tą iced tea.
to ICT tak mi nie wchodzi jak ten kwas. Zobaczymy zaraz jeszcze tam dalej, ale jak nie będzie, to nie będzie. Jeszcze nieoficjalna plaża to tak na pół legalu. To też człowiek nie ma motywacji, żeby tu się za bardzo rozbierać i żeby za bardzo tutaj spędzać czas z tymi normalnymi ludźmi. Nie mam ochoty. Tu musi być ta ukryta plaża Nugusów. Stamtąd przyszedłem, tu jestem. Nie chce mi się schodzić. Jakieś ogniska tu rozpalali. Nugusów nie ma. Piaseczek to jest taki strasznie wąski. Jak, nie wiem, bym sobie wysypał w pokoju. Tu zobaczcie, jaka plaża. Ale nie ma tu ludzi. Tam dalej by jakieś dwie, ale tutaj kawał krzaków dzieli mnie od nich. Około 17 napadać deszcz. Około, pewno zgodnie z regulaminem, punktualnie o 17 spadnie. Tu nie ma przynajmniej takich skał strasznych, trochę bardziej piach jest w porównaniu z Finlandią, ale ta woda to jest taka nie za piękna. I też pachnie dziwnie. No ale może to natura. A ten urbex, co tam byłem, to są, jak doczytałem, pozostałości twierdzy Piotra I. No bo przecież on tu podbijał narwę i tak dalej. Mamy szuwary. Cały czas tu taki jest silny zapach. Tam wcześniej zapach taki mocny ryby, a tutaj jakiś taki takiego mułu, takich jakby glonów, coś takiego. No nie, do kąpieli to się nie nadaje. O, jaką rybą zaleciało. Ciekawe, czy to zdechłe ryby są, czy to żywe. Tak pachną. Nie będę tu się rozbierać. Będę tu się kąpać, tym bardziej na wielu lepszych plażach byłem. Idziemy do autobusu, wracam chyba do Talina, nawet na pewno wracam do Talina. Może uda mi się zbyć te butelki, bo już mam dwie, już by było 20 centów zysku. 20 razy 4 80 groszy. Przyjechałem sobie na takie osiedle Perguranna, czy zaraz, jak to się nazywało tam bardziej po szwedzku,
A zobaczę, bo mi umyka. Helgurant. No, dobrze jestem. Chciałem tu przyjechać, żeby zobaczyć taką jakąś w miarę ładniejszą plażę, albo bardziej taką zaludnioną, taką bardziej typowo kurortową, bo tam to takie było, no, że trzy osoby na krzyż. Tu już jest niedaleko, zaraz pójdę. A przy okazji mam tu wielki supermarket, jakiś chyba Maxim. Zobaczę, czy te butelki da się pozbyć, czy je po prostu zbyć i zarobić kaucję. Jak już jest taki wielki sklep jak stodoła, i tak jakby 10 stodół, no zobaczcie, to chyba nie powinno być problemu. Takie mamy tu osiedle, domki, szkawki dostałem. No, znalazłem ten automat do niszczenia butelek, do odzyskiwania pieniędzy, ale bardziej się już go chyba schować nie dało. Jedna butelka mi przeszła. 10 centów mam kwitek na to. A druga, rzuciłem ją, ale kasa nie, się nie pojawiła. Coś w ogóle za pierwszym razem mi odrzuciło. No trudno. Ale ludzie tu widzę fortuny robią. Chłop przede mną wkładał butelek tyle, że chyba z 8 euro mu wyskoczyło. To już jest konkretna kasa, to już można butelek nazbierać, albo nawet po napojach swoich, albo po śmietnikach. I można już mieć na bilet tygodniowy, chociaż nie, talińczyk nie musi mieć biletu tygodniowego, ale już sobie można jakieś zakupy zrobić za te tam 10 euro. Coś można zjeść, na kebab iść, już jest coś za butelki. Jakieś puszki zbierałem aluminiowe, to się jeszcze tam opłacało. Natomiast plastik się nie opłacał. Butelki takie właśnie plastikowe się nie opłacały, bo nie ma w Polsce takiego systemu tych maszyn po prostu. Co jeszcze? Gazety to był zysk, ale niewielki. No i to w sumie chyba tyle. A, złom. Najlepiej było, jak się jakiś kalorifer zaniosł. No. 65 kilo raz dotachałem. Tam chyba z kimś, już nie pamiętam, jak ja to zawoziłem. Albo jak się śruby z torów wykręcało kolejowych. To się też to sprzedawało jako stal. Ale aluminium to aluminium. A miedź... Miedź to było coś. Te metale różne takie, jak mosiądz, stopy, jak mosiądz, poprawnie będę mówić, stop. Cynku i ołowiu? Już nie pamiętam, chyba tak. No i to był zysk, to był papier. Nawet można taki mały kranik było zanieść i już był zysk. Albo krany ze stali, kwasówki nierdzewne i tak dalej. To był zysk. I chodziło się samodzielnie. Nikt ci dupy nie zawracał, nie trzeba było z ludźmi się zadawać. Super! Zrobiłem zakupy, idę nad wodę w tamtym kierunku. Tutaj od pętli i od Maxima. Z racji tego, że dzisiaj śniadania zjadłem niewiele, tylko jeden taki talerz obiadowy i trochę tych bułek takich słodkich i jedna taka niesłodka. Naleśniki jeszcze takie zjadłem na słodko, te pancakes. A tak to no nic, więc mało zjadłem. Nie zjadłem trzech talerzy jak na początku z tą zimną rybą i tak dalej, więc zgłodniałem trochę pod wieczór i zrobiłem zakupy. Jak typowy Rusek, co idzie na, nie wiem, majówkę z okazji Dnia Zwycięstwa, kupiłem sobie, albo jak turysta, bo typowy Rusek teraz współcześnie, jak ja widziałem w pociągu ruską z córką, córka miała wyraźne operacje plastyczne i ona jadła sushi. Ona nie jadła jakichś tam ruskich rzeczy i piła do tego Coca-Colę i jeszcze jakiś napój miała pomarańczowy. A ja, dobra, kupiłem sobie
dwa kwasy chlebowe. One są wyjątkowo dobre, strasznie mi smakują, po prostu je łykam. Za euro 39, ale dzisiaj wiatr jest, razy dwa. I do tego kupiłem sobie wielkiego czebureka za 99 centów, ten pod spodem. I kupiłem sobie bułę z parówą taką. To możecie kupić również w Polsce. Czebórek wygląda tak, całkiem spory to jest ten. Śnięty jest w torbę. O. I razem wydałem po uznaniu kuponu 4,96, a za mną jakiś pijak się kiwał i coś bredził głupoty. No takie realia. Idę nad wodę popatrzeć na widoczki i wam to też pokażę zaraz. Taki mamy widok na wodę. Też ludzi coś mało. No ale ja sobie odpocznę. Trochę usiądę, popatrzę. Spróbowałem tego kwasu chlebowego. Jaki on jest dobry, ojej. On mi smakuje. Niech się te Coca-Cole czy nawet soki schowają. I on jest relatywnie tani. Litrowa butelka kosztuje tam euro 30, euro 39, tu trochę drożej. Takie dobre to jest. Ten czebórek też był całkiem taki słony. Nie wiem co tam było, jakieś grzyby czy mięso, jakiś farsz. Pamiętam na Łotwie takie coś jadłem, to takie coś mi tam miałem. Teraz spróbujemy tą bułę z kiełbachą, z parówą znaczy. I co? I tak spędzam śpędny czas. Mówcie mi Siergiej. Taki prowincjusz ruski. O, światowi Rosjanie to takich wynalazków nie piją i nie jedzą. A wracając jeszcze do tej dziewczyny z pociągu z matką, co jechała, co ona sobie zażyczyła sushi na takiej małej tacce, ta dziewczyna zjadła tylko połowę tego. Ta matka ją urugała, że jedz, ja tego nie dojem, się zmarnuje i tak dalej. No mamy rand, to jest plaża po estońsku. Pelgurand w stronie rand. Ona go ją urugała, że tam dojedz to, a ona nie chciała. Na pewno się boi, że będzie gruba. Operacje plastyczne już sobie porobiła. Usta powiększyła i tam policzki. A jeszcze tylko musi uważać na tuszę. Będzie gruba, żadnego bogatego faceta nie znajdzie. Się nie ustawi na resztę życia i będzie musiała pracować w warzywniaku do śmierci. Czy tam do emerytury. Pańszczyznę odwalać. No co? Ładna woda. Też takie ławki jak na tamtej plaży. No i co, się tu nic nie dzieje poza tym. Jakiś chłop z rowerem idzie, ja sobie tu siądnę. Silny wiatr jest, tę ławkę trochę przywiało bliżej morza. Coś się szykuje, jakiś sztorm, jakaś burza może. Czy jakieś mocne deszcze. Chodzi godzina 7 wieczór. Taki dzisiaj spokojniejszy dzień, ale fajny. Nie ten sam, jak poprzedni. Zimno dzisiaj jest. Wiecznie mocno. Dobrze, że bluzę założyłem, bo naprawdę ciężko było wytrzymać. Pojadłem się, wpatruję w morze. Stary człowiek i morze. No i witam was już koło mojego hotelu. W sumie sobie tak dojdę tu do torów i do stacji kolejowej. Po drodze już po plaży już nic nie nagrywałem, bo się straszny deszcz rozpadał. No i po prostu już
nie było za bardzo co nagrywać. Siadłem po prostu w autobus jeden, potem w drugi. Dojechałem najpierw do Placu Wolności, z Placu Wolności w piątkę wsiadłem i jestem tutaj, proszę bardzo. Mamy takie widoki. Tor jest. Takie szynobusy tu jeżdżą. No ten sam szynobus, ten sam typ, co ja jechałem do Narwy. Takie pomarańczowe tu jeżdżę, widziałem. Jeden rodzaj pociągu. Większe im niepotrzebne są. Większy tabor. Jest po godzinie 19. Tak dzisiaj troszkę wcześniej. No bo dzisiaj chciałem tak trochę luźniej, trochę odpocząć, po prostu trochę tak uspokoić się, bo wczoraj miałem taki mocny wypad. Patrzę, czy tu da się przejść między tymi torami. Tu po prawej mamy mój hotel. Ten wielki taki budynek. Tam jakiś chłop jest na parkingu. Da się przejść, nie da się przejść. A, jeszcze co wam chciałem powiedzieć. Nie, tu się nie da przejść. Sobie wyjdę do głównej drogi i dojdę jeszcze do stacji. Tu jeszcze można ewentualnie. O, to jest opcja. Tutaj jest droga taka byle jaka, ale sobie przejdę. Fajnie tu, fajne okolice. Co jeszcze wam chcę powiedzieć na koniec z takich ciekawostek, to to, że ci goście, co tu są w tym hotelu, co i ja jestem, tu jaka ładna droga, to oni całe dnie siedzą w ogrodzie, tutaj w tym przyhotelowym, palą, kopcą papierochy i obrabiają dupy innym po prostu. Takie życie ludzie wiodą. Dla mnie to jest niepojęte, po prostu, żeby tak żyć. Takim miernym życiem. Ale widzę po komentarzach ludzi niektórych, tam hejterów u mnie, to ludzie takie życie wiodą po prostu. O, słychać ich teraz. No i tam chyba papierochy też mnie dochodzą. Ludzie tak żyją, a ja tak nie chcę żyć. Ja chcę coś przeżyć. Czy mi się uda w życiu coś, czy zrobię karierę jako muzyk, czy nie zrobię, czy ten kanał będzie miał dużo subskrypcji, czy będzie miał mniej, to po prostu będę potem miał z tego fajne wspomnienia i fajne przeżycie. Czy ten film obejrzy 50 tysięcy, czy obejrzy 500, pewno lepiej kasiorę pocisnąć i sobie mieć zwrot z wakacji. No, żeby po prostu wakacje na siebie zarabiały, wyjazd na siebie zarabiał, podróże na siebie zarabiały, ten wysiłek, który ja w to wkładam, mimo że to są, jakby tak ujmując, wakacje, no żeby to po prostu monetyzowało się. O. To jest fajne i to ma sens. I nawet jak się nie uda zostać milionerem, to takie życie, jakie ja wiodłem, ma sens. I mi piszą: o, masz 40 parę lat i nie zrobił kariery w muzyce. Ale jakie ja przeżycia miałem, ile koncertów, w radiu nas grali, płytę wydaliśmy, tam epkę jedną, drugą. Mam te piosenki, mogę sobie je posłuchać. Grali je tam w radiu, recenzowali. Pewno, że można było mieć więcej, osiągnąć więcej. Ale tak wyszło, jak wyszło. Może w tym jest moja wina. Może po prostu brak szczęścia. Może po prostu współpracownicy. A może po prostu takie są realia współczesne rynku muzycznego. Z taki szajs się promuje. Bo i ludzie lubią chłam słuchać. Wy narzekacie często, że was się manipuluje na filmach, że wam się bieda content wciska i tak dalej, dramy. Ja akurat tego nie robię. Mi się nie chce za bardzo, bo chcę być sobą. Ale po prostu, że taki content się wam wciska, no bo wy to oglądacie. Nie oglądacie rzeczy ambitnych, bo was nie interesują, bo wam głowy eksplodują, jak będziecie oglądali jakieś wartościowe materiały, nie wiem, o historii, o polityce, o, po prostu o kraju,
żeby się coś dowiedzieć innym, takiej Estonii na przykład. Nie wiem, co to będzie powiedzieć, o Estonia, żebraki nie leżą na ulicach, ludzie nie srają, nieciekawe. A jak dla mnie ten kraj jest bardzo ciekawy. I dużo tu się dowiedziałem, ja też sam dużo zobaczyłem i nie żałuję. I się nie nudzę tutaj, ani trochę. Spokojny kraj, czysty. Piszecie mi o tych zamieszkach teraz w Londynie, o tym stanie prawie że wojennym, co tam się dzieje. A tutaj zobaczcie, jak tu jest. Spokojnie, ludzie są grzeczni, cisi, uprzejmi, nawet ci Ruscy, nawet ci rosyjskojęzyczni. Ci rosyjskojęzyczni to jeszcze mają tak trochę ciepła w sobie, bo Finowie to są, czy Estończycy, to po prostu są tacy uprzejmi, ale tak, bo tak muszą, bo tak są stali ukształtowani, sformatowani i tak dalej. A Rosjanie, no tutejsi, mają dobrze, mają euro, są w Eurosojuzie. Im dobrze po prostu i też są mili i mają takie słowiańskie ciepło, taką życzliwość po prostu, bardziej wschodnią, nie północne, zimno takie. Tak to wygląda. Teraz szedłem ulicą, jest po deszczu i kałuża była duża tam na jezdni. Kierowca widział, że po prostu może mnie oblać, bo ja się już tam do płotu przybliżyłem, żeby nie zostać oblanym, bo naprawdę by mnie zmoczyło od stóp do głów. Odsunął się, jak to zobaczył, że ja się tam chowam. Uprzejmość. Czy nawet jak przechodzę przez ulicę, wczoraj w nocy, tam szedłem przez pasy i było pomarańczowe takie migające światło, czyli po prostu, że samochody się jakby warunkowo zatrzymują, bo już nie było sygnalizacji włączonej. To też się kierowca jeden z drugim zatrzymali w środku nocy. Tak to powinno być. Tu mamy tą stację kolejową. Rany, to taki przystanek jak autobusowy. Takie byle co. Ale więcej nie trzeba. Burza jest. Idę do hotelu, bo to nie jest bezpiecznie. O, i odwiedziłem stację. Vandal coś tam. Waldek coś. Jakoś tam. Napiszę wam to na dole, nazwę tej stacji. Nie wiem, jak ona się nazywa. Ulatują mi te fińskie nazwy z pamięci. W ogóle mi się nie trzymają. Innym językiem. O, Waldeku to się nazywa ta stacja. I tutaj kończymy ten mój film. Idę do hotelu. Pojadłem wypieki. Więc teraz się herbatki napiję. Może batonika zjem. Może sobie zupkę zrobię kubkową, bo mam z Polski. I tak będę spędzać czas i się szykować będę na jutro. Może jutro gdzieś wyskoczę poza Tallinn. Chyba tak. Ale to się już dowiecie z następnego odcinka. Jak się podobał ten, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.